Polska Dolina Śmierci. To właśnie tak nazywa się miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy. Mianowicie Dolina Rzeki Iwełka między wioskami Iwla, Chyrowa oraz Mszana. I dalej w kierunku Barwinka, przejścia granicznego pomiędzy Polską a Słowacją. No i w Przełęczy Dukielskiej. Proszę Państwa, to właśnie w tym miejscu, tutaj teraz widzimy, no, w tym miejscu rozgrywały się jedne z najbardziej krwawych walk II wojny światowej na ziemiach polskich. Tutaj operacja dukielsko-preszowska z jesieni 1944 roku. Właśnie teraz mamy koniec września, to jest właśnie ten czas, kiedy tutaj najbardziej krwawe walki się toczyły. Olbrzymia bitwa pancerna. No, miała ona za zadanie, no, kilka celów strategicznych było postawionych. Przede wszystkim udzielenie pomocy powstaniu na Słowacji, wymierzonemu przeciwko, no, hitlerowskiej okupacji czy sojuszowi z Hitlerem, jaki się zawiązał w rządzie słowackim. Po drugie, opanowanie tutaj, no, Karpat, czyli tutaj jednej z przełęczy karpackiej, przełęczy dukielskiej. A trzecia sprawa, no to tutaj się bardzo krytykuje Stalina za to, że, no, de facto tutaj wykonał wyrok śmierci na swoich żołnierzach. No, jemu też zależało jakby tutaj ten element taki tych, powiedzmy, żołnierzy czerwonoarmistów, którym nie do końca wierzył w ich, powiedzmy, wierność, no to tutaj zostali oni skierowani, no i 130 tysięcy, no, sowieckich soldatów tutaj poległo. Dla porównania, no, w całej kampanii wrześniowej zginęło 70 tysięcy polskich żołnierzy. Także mamy tutaj pewien obraz tego, jak bardzo zaciekłe walki się tutaj w tych terenach toczyły. No, na tyle, ile tutaj widać w tym okienku, no, widzimy, to jest dolina V-kształtna. Tutaj też to utrudniało prowadzenie walk. Również utrudniało przemarsz oraz używanie broni, ciężkiej broni pancernej oraz czołgów. Dlaczego tutaj jestem? Proszę Państwa, zmierzam tutaj właśnie w kierunku Barwinka oraz do Świdnika na Słowacji. Tam znajduje się muzeum właśnie bitwy tutaj, tej operacji dukielsko-preszowskiej. Jeden z obiektów, który znajduje się na samej granicy, jest taka wieża widokowa. Natomiast ja dzisiaj jadę do Świdnika, tam jest, mam nadzieję, coś nakręcić z tej ekspozycji. Jest ekspozycja zewnętrzna oraz wewnętrzna w tym muzeum. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, zobaczymy się w Świdniku. Tutaj jeszcze z tego ujęcia mamy widok, piękny widok na Przełęcz Dukielską. Tutaj właśnie zmierzamy z Chyrowej przez Mszanę, też w kierunku Barwinka. Jeszcze tutaj właśnie pomyślałem, że obserwując te widoki, opowiem, jak się w ogóle skończyła ta operacja dukielsko-preszowska. Otóż dla Sowietów, Stalina i marszałka Koniewa, no, ona zakończyła się, no, jednak niepowodzeniem. No, została zdobyta tylko Dukla, natomiast większość tych celów strategicznych, no, zostało, no, niewykonanych. No, przede wszystkim powstanie to słowackie wygasło, zanim tutaj w ogóle ta operacja się zakończyła. Także, no, można powiedzieć, że, no, ta krew żołnierzy sowieckich poszła w dużej mierze, no, na marne. No, nie było w tym jakby nic nadzwyczajnego, gdyż, no, Stalin wydał słynny rozkaz ani kroku wstecz, czyli, no, można powiedzieć, że tuż za radzieckimi oddziałami wojskowymi podążały, no, oddziały zaporowe, no, Armii Czerwonej, NKWD, czy SMERSZ, tej osławionej formacji Śmierć Szpionom, tak, czyli Śmierć Szpiegom. No i, no, można powiedzieć, no, to los tego soldata sowieckiego był nie do pozazdroszczenia, bo jeżeli on nie zginął z ręki Niemców, no to zginął z ręki, no, swoich, tak? No, ale, no, był to jakiś pomysł Stalina na to, aby zatrzymać tą jakby szaleńczy odwrót, tą panikę, jaka zapanowała w oddziałach sowieckich z chwilą ataku niemieckiego. No, najpierw była kwestia tego rodzaju, że, no,
prostu Rosjanie, przez Sowieci, przez długi czas myśleli, że oni się mogą cofać w nieskończoność. Tak? Natomiast mają takie rezerwy strategiczne, że mogą się cofać w nieskończoność. Nawet Moskwa może upaść. Natomiast no, nic bardziej mylnego. Jednak w doktrynie wojennej mawia się, że jeżeli pada stolica, to to pada cały kraj, tak, cały ośrodek administracyjny. No ale dobrze, no, to jest jakby temat operacji Barbarossa, ogólnie II wojny światowej. To jest temat, który zasługuje na pewno na oddzielne omówienie, takie bardzo szczegółowe. Natomiast myślę, że teraz już naprawdę spotkamy się w Świdniku, w muzeum. Do zobaczenia. Znajdujemy się w Muzeum Operacji Dukielsko-Preszowskiej w Świdniku. Widać, świeci pustkami. Tak sobie przejdziemy, takie najważniejsze jakieś eksponaty może opowiem. Jeszcze jest ekspozycja zewnętrzna. A tutaj jest bardzo ciekawa właśnie tablica. Można zobaczyć też opis w języku słowackim i angielskim oraz ciekawe zdjęcia z tej epoki. To akurat są miedzi laborce. I tutaj właśnie jak ta operacja, to jeszcze pierwsza wojna światowa, można powiedzieć od pierwszej wojny światowej, tutaj to jest przedstawione, aż po zakończenie drugiej wojny światowej. No i tak właśnie parę ciekawostek, że tutaj czescy oraz słowaccy ochotnicy w Kanadzie nawet zgłaszali się po to, żeby przybyć do Europy i wziąć udział w tych walkach wówczas wielkiej wojny, bo jeszcze druga wojna światowa była jeszcze wówczas pieśnią przyszłości. No i zobaczmy, to jest działo artyleryjskie, tak? 2 cm. I tutaj też są właśnie postaci pokazane, którzy tam mieli, powiedzmy, swój wkład. Ja na przykład bardzo lubię oglądać te zdjęcia z epoki, takie właśnie jakieś czołgi, tego typu sprawy, można się wczuć, jak to wtedy wyglądało. Pamiętam właśnie, że jak to takie obrazki, że żołnierze, którzy szli na drugą wojnę światową, pierwszą, siadali do pociągów, był taki entuzjazm wielki, że no to potrwa tylko kilka tygodni i wrócą jako zwycięzcy. Natomiast ta wojna trwała 4 długie lata. Tam jest ekspozycja zewnętrzna, zaraz pójdziemy. Natomiast tutaj, no wiadomo, działo. Tutaj słynny motocykl Zindab, olbrzymia wartość kolekcjonerska, oczywiście niemiecki, niezawodny. Zobaczyć. No i tutaj docieramy właśnie do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli druga wojna światowa. Tutaj najpierw zaczynamy od rozbioru, znaczy aneksji z 1938 roku niemieckiej. No tutaj właśnie, to jest właśnie bardzo ważne. Tutaj jest prezydent Hacza. Tutaj po lewej jego stronie, znaczy z naszej strony po lewej, ten pan to jest drugi od lewej, Józef Tiso, czyli przywódca późniejszy Słowacji w czasie II wojny światowej. Tu jest właśnie też ten pan. A tutaj na spotkaniu z Hitlerem. No i to ja mówiłem, tutaj właśnie 39. No to sytuacja de facto, no to ja mówię, no, wcześniej mówiłem właśnie, że razem z Niemcami zaatakowali Polskę, aż tam do 44 roku, wtedy kiedy wybuchło to powstanie słowackie, no to byli cały czas po stronie no, Hitlera. Dopiero właśnie tam w 44 powstał właśnie pomysł, żeby zmienić sojusze. No ale tak właśnie ta operacja dukielsko-preszowska, która miała na celu udzielenie pomocy temu powstaniu, to tak jak mówiłem, ona się zakończyła zbyt późno, nie osiągnęła swoich celów. No i właśnie ksiądz Tiso zdążył zdławić w pracy z Niemcami no, ten opór w Bratysławie. No i co ciekawe, Tiso właśnie on
no został, no, odznaczył tych po to, aby jakoś krwawo się nie rozprawili Niemcy z tymi osobami, które znieciły to powstanie na Malcze. To odznaczył właśnie Niemców za jakby stłumienie tego powstania. No ale Tiso przeżył jeszcze 3 lata zaledwie, no bo w 1947 został stracony za zbrodnie wojenne. Został stracony, a prezydent Czechosłowacji nie skorzystał z prawa łaski. I to jest właśnie to, proszę bardzo, to jest to. Tereny w Karpatach, niedaleko Dukli, tam gdzie jechaliśmy dzisiaj właśnie, tak to kiedyś wyglądało, jak to konie grzęzły w tym błocie. No, konie, a tutaj proszę bardzo, to jest konie, dowódca natarcia, tak, sowieckiej armii, Iwan Koniew, wybitny. No i tak, proszę Państwa, to właśnie pokażę jeszcze parę eksponatów takich związanych właśnie już z tą ekspozycją. Co jest ciekawe, także tutaj może tak, odznaki, jakaś tam harmonia. To jest właśnie pociski artyleryjskie, ręczny karabin maszynowy. Tutaj przykłady umundurowania, też karabinów, a tam dalej te takie wydłużone dwie elementy to są moździerze. To są moździerze. Kanister. Ogólnie Niemcy właśnie bardzo lubili takie ozdoby na tych swoich jakichś tam nożach czy kordzikach. Wiem, że oni nawet mieli na pasach wygrawerowane, że jakby idą, niosą no, nawet imię Boga, tak? Że tak, taki mieli pomysł na propagandę. No i widzimy tutaj muzeum, nie jest jakieś bardzo spektakularne, bardzo ładna taka panorama, czyli niedostępna jest panorama bitwy. No i dużo jest takiego właśnie uzbrojenia tutaj z epoki. Chciałem Wam pokazać jeszcze słynnego Makaru, Berette i Makarowa. Tam ciężki karabin maszynowy. Tutaj właśnie są te przykłady tych pistoletów. Czyli przykładowo ten 18 to jest Mauser. To jest, a właśnie ten, o którym mówiłem wcześniej, przykład takiego pistoletu. To są właśnie ciężkie karabiny maszynowe, bardzo duża siła ognia. No i też właśnie to przywiązanie tutaj do religii, czyli to ma być, takie też ołtarze polowe były. No i teraz sobie przejdziemy na ekspozycję zewnętrzną. No i znajdujemy się w Świdniku, w muzeum wojennym, dedykowanym przede wszystkim operacji dukielsko-preszowskiej z 1944 roku. No i zaczynamy tutaj od ciągnika artyleryjskiego na gąsienicach. Jego zadaniem było, no, jak sama nazwa wskazuje, ciągnięcie armaty za sobą. No i niewątpliwym atutem były te właśnie gąsienice, gdyż za ich pomocą można było pokonywać nawet bardzo trudny teren. W dalszej kolejności tutaj samolot Douglas, no tak, został on ochrzczony Dakota, jeden z najbardziej popularnych samolotów II wojny światowej. Później jego wersje cywilne należały do znakomitych samolotów, no również osobowych, i przewoziły ludzi do Stanów Zjednoczonych. Później one zostały też zaadaptowane Europie, linii cywilnych. Bardzo udana konstrukcja. Tutaj widzimy z
jazdą. No i tam dalej, no niestety troszkę rozczarowuje, tutaj jakby brakuje trochę informacji na temat tego sprzętu. Także troszkę zaniedbana ta ekspozycja. Natomiast to jest ciężki pojazd inżynieryjny, przeznaczony do jakichś aplikacji inżynieryjnych. Widzimy tutaj z tyłu, no to jest prawdopodobnie na podwoziu ciężkiego czołgu. Tutaj właśnie jakieś tu z tyłu można było zainstalować dodatkowe aplikacje. A to jest, proszę Państwa, wyrzutnia, mobilna wyrzutnia rakiet, tak zwana Katiusza, na podwoziu pojazdu ZIS, zawód imienia Stalina. No i tutaj właśnie z tyłu wystrzeliwano te pociski artyleryjskie. Były one też Katiusza, tak, Kasienka, to jest tak, można powiedzieć, pieszczotliwie był nazywany ten pojazd i to uzbrojenie. I one były też nazywane organami Stalina. Siały postrach na polu walki. Natomiast tutaj słynny T-34, jedna z najbardziej udanych konstrukcji czołgów, no w ogóle w II wojnie światowej. No tutaj można powiedzieć, że Sowieci wygrali w tej konstrukcji aby no prostotą i masową produkcją. No też tam jakieś awaryjności, tam może było łatwiej w naprawie i można go było produkować w masowych ilościach, co pozwoliło na zasypanie frontu tymi pojazdami. No Niemcy, pomimo tych swoich doskonałych konstrukcji, tam Tygrys czy Pantera, no ale ich jakby finezja konstrukcyjna przegrała z tą prostotą i ilością czołgów, jakie byli w stanie Sowieci wyprodukować w krótkim czasie. To natomiast jest działo samobieżne sowieckie i tutaj proszę zobaczyć, maksymalna prędkość 50 km na godzinę, a zasięg to aż 15 800 metrów, czyli prawie na 16 km można było pociski wystrzeliwać tym działem. Widać, to jest właśnie majestatyczne. Tutaj jest niemiecki wóz pancerny. Tutaj też kilka armat. Także tutaj jest armata, to zdaje się jest przeciwlotnicza. Natomiast tutaj są ciężkie armaty. Zobaczyć, jakie tu są koła, jakie to jest masywne. No, obsługi takiej armaty, naprawdę była wymagana załoga kilkuosobowa. I tutaj właśnie jeszcze jest armata, dwie armaty tam i pojazd. Tutaj jest też aplikacja inżynieryjna. W tym wypadku jest to jakiegoś rodzaju wyciągarka. No i tam teraz się udamy na górę. Jeszcze tam jest jakiś fragment ekspozycji. Natomiast tutaj na końcu ekspozycja wewnętrzna w tym budynku, który tak swoją konstrukcją przypomina jakby minę czy bunkier i widok na fragment Karpat w Świdniku. No niewątpliwie tutaj nie można odmówić uroku temu miejscu. No ale tutaj pamiętajmy, że właśnie tak jak mówiłem, jest wrzesień, koniec września i to właśnie w tym czasie, w 1944 roku odbywały się tutaj najbardziej zaciekłe. No i znajdujemy się na szczycie teraz tego wzgórza. No i cokolwiek wymówić o Sowietach, to nie można im odmówić z kolei takiego, no nie wiem jak to nazwać, takiego daru czy przywiązania do pomników, monumentów. Zobaczmy, jak potężny to jest obiekt. Pomnik właściwie żołnierzy poległych w operacji dukielsko-preszowskiej. I jak zwykle na samej górze no, czerwona gwiazda. Widzę świeże kwiaty, no bo właśnie to jest rocznica w tych dniach. I zobaczmy jeszcze na otoczenie tego miejsca.
jeszcze mówiąc o tych pomnikach sowieckich, no ja mam zawsze w pamięci taki obraz, jak to właśnie tuż za przejściem granicznym w Barwinku znajduje się wieża widokowa, Zwyżny Komarnik. No i tam wewnątrz też jest takie małe muzeum historyczne, kilka eksponatów. No i jest taki piękny, wzruszający pomnik, taki posąg żołnierza, którego matka przytula przed wyruszeniem w drogę. To jest bardzo wzruszający obraz. No i to zawsze mnie tak zastanawiało, no jak to jest, że jak to jest, proszę Państwa, że tutaj, tak jak mówiłem o Iwanie Groźnym kiedyś, że taka brutalność sowiecka, taki właśnie bezwzględność, tyle wojen i tak dalej. No a z drugiej strony jest takie to umiłowanie rodziny, najbliższej też matki, Boga. Zawsze mnie zastanawia, bardzo trudno to wszystko ze sobą pogodzić, natomiast jest to w kulturze rosyjskiej, radzieckiej, tutaj właśnie nawet na przykładzie tych pomników, motyw, który stale się przewija w tej historii. Także myślę, że tą taką nostalgiczną, takim nostalgicznym nastrojem zakończę to zwiedzanie Muzeum w Świdniku. No i właśnie tutaj spacerując, oglądając te miejsca, no można powiedzieć, że tym bardziej, że mówisz, rocznica bitwy, operacji, jakoś mam gdzieś w głowie, wyobrażam sobie te czołgi i wystrzały z karabinów, które gdzieś tutaj przed laty miały miejsce i nas tragicznie naznaczyły krwią i blizną te tereny. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do odwiedzenia Świdnika. Chociaż jest to monument poświęcony armii sowieckiej, która wiemy, jaka była historia jej związana z Polską też. Przez laty zakłamywana. Niemniej jednak jako miejsce historyczne niewątpliwie jest godne do obejrzenia. Dziękuję za uwagę.